Toruń 21 stycznia, mecz drugiego turnieju rundy zasadniczej pierwszej ligi grupy A, rozgrywanego w halowej odmianie hokeja na trawie. Kolejny mecz toruńskiego turnieju, Polonia Skierniewice kontra Start 1954 Gniezno. W pierwszej kwarcie tego spotkania drużyna gnieźnieńska, będąca faworytem, nie potrafi znaleźć sposobu na sforsowanie obrony Polonii. Pierwsza kwarta kończy się bezbramkowym remisem. Zdeprymowani takim obrotem sprawy, zawodnicy Startu atakują i zaczynają przełamywać obronę skierniewickiej drużyny. Ta z kolei, wyprowadzając kontrataki, także wykorzystuje nadarzające się sytuacje bramkowe. Z upływem czasu coraz większą przewagę uzyskuje jednak zespół Startu. W tym spotkaniu zobaczyliśmy to, co najbardziej podoba się kibicom. Grat bramek i wspaniałe interwencje bramkarzy. Polonia Skierniewice przegrywa to spotkanie ze Startem 1954 Gniezno 4-9.